1492 roku przez ówczesnego biskupa miasta Derry. Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym filmie na kanale Druidzaj. Mamy dość wczesne godziny poranne. Dzionek na razie tak się zapowiada, troszeczkę średnio najeża, pochmurno, gdzieniegdzie tam wygląda słoneczko, ale to nas nie powstrzyma. Dzisiaj wybieram się wraz z całą moją rodzinką ponownie na północ. Na północ, ale tak jak do tej pory przeważnie z północy nagrywałem tylko filmy wykopkowe, tak teraz oprócz tych filmów wykopkowych pojawią się również filmy zwiedzeniowe. Będziemy odkrywać północ, będę pokazywał wam różne miejsca, które będziemy odwiedzać. A dzisiaj będziecie mieli okazję obejrzeć pierwszy z tych filmów, bo przypuszczam, że powstanie ich kilka. No cóż moi drodzy, pozostaje mi tylko życzyć miłego oglądania, a ja się zbieram i w drogę. Do zobaczenia! Czołem kochani, wczoraj dojechaliśmy bardzo późno, znaczy bardzo, może nie tak bardzo późno, ale już było totalnie ciemno, nic nie było widać. I tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jestem, nie wiedziałem, co jest dookoła, jak to wygląda, ale dzisiaj już wiem. Pierwsze co, jak się dzisiaj rano obudziłem, zobaczyłem piękne niebieskie niebo. Akurat nad samą głową, nad łóżkiem mam okno w dachu i od razu moja gęba się roześmiała, bo mówię, nie pada, jest dobrze. No i później podszedłem do okienka, żeby zobaczyć, gdzie jestem i co jest dookoła. Spójrzcie, kochani. Jak mniemam, po tym polu jeszcze dzisiaj będę dreptał. Nie wiem, czy to akurat to pole. W każdym razie podobno kilka pól tutaj dookoła będę mógł dzisiaj przeszukać, będę mógł przedreptać. Permit jest od właściciela, więc tylko jeszcze muszę się z tym właścicielem dzisiaj spotkać, ma podjechać, pokazać mi dokładnie, które pola. A tam w oddali, kochani, jak widzicie, morze. Dosłownie mam jakieś 750 metrów do morza. Jestem na samiuśkiej północy. Spójrzcie, jakie piękne fale. Widać oddali. Trochę wieje, ale najważniejsze, że nic nie leci na głowę. Tam w oddali jeszcze jakaś wyspa. Jest dobrze. It's good! Jak to mówił Jim Carrey? No to moi kochani, jedziemy zwiedzać wybrzeże. Tam w oddali jest zamek, do którego dzisiaj też zajrzymy. Ale pierwszym naszym punktem dzisiaj będzie grobla olbrzyma, która znajduje się o tam właśnie, gdzie wam teraz pokazuję. Zaczynamy wycieczkę na groblę olbrzyma. Przy samej drodze, przy głównej drodze jest parking, z którego można wyruszyć w trasę. Zatem idziemy. Jest dzisiaj trochę wiecznie, jak możecie zauważyć po mojej brodzie, ale ważne, że z góry nic nie leci na głowę. Tak więc spacerować można. Thank you.
może. A tutaj po prawej stronie zaczynają się góry. I podążamy cały czas trasą do Grobli Olbrzyma. Cały czas podążamy w stronę Grobli Olbrzyma. Mniej więcej około 1 km zajmuje ta trasa, żeby dojść na miejsce. Wiecznie dzisiaj, spójrzcie na falę, co to się dzieje dzisiaj. Wziąłem ze sobą latające oko, ale raczej marne szanse na to, żeby wzniosło się do góry. Zbyt duży wiatr dzisiaj po prostu, kochani, więc szkoda, no ale nic. Będziemy się musieli obyć bez widoku z góry. Za to fale są przepiękne. Jakby to było, jakby druid gdzieś był i nie wszedł albo na sam szczyt, albo na sam koniec. Oczywiście druid musi wejść tam, gdzie można najdalej. Ale dzisiaj fale są piękne.
1492 roku przez ówczesnego biskupa miasta Derry. Całe to miejsce składa się z około 37 tysięcy ciasno ułożonych kolumn bazaltowych. Formowały się one podczas erupcji wulkanicznej jakieś 50-60 milionów lat temu. Naprawdę powiem wam, że widok robi olbrzymie wrażenie. A tam w oddali para zakochańców. Mam nadzieję, że mnie słychać, kochani. Chciałbym opowiedzieć wam legendę, która jest związana z tym miejscem. Według irlandzkiej legendy groblę tą wybudował olbrzym. On się nazywał Finn MacCall i był przywódcą takiej wojowniczej bandy Fiana. Ten olbrzym właśnie chciał przejść suchą stopą do Szkocji i tam w Szkocji pokonać swojego odwiecznego rywala, szkockiego olbrzyma. Jednak gdy dotarł do tej Szkocji i zobaczył, jak wielki jest szkocki olbrzym, to w panice uciekł z powrotem do Irlandii i z pomocą swojej żony przebrał się za dziecko. Jak szkocki olbrzym z kolei przybył do Irlandii, zobaczył dziecko olbrzyma, za które był przebrany ten irlandzki olbrzym, i się przestraszył, po prostu przeraził się, bo pomyślał sobie, jeżeli takie wielkie jest dziecko, to jakiż wielki musi być dorosły. No i w panice uciekł do Szkocji z powrotem. Po drodze zniszczył całą groblę, żeby irlandzki olbrzym nie mógł za nim wrócić. Widzę, że tutaj są w szczelinach tych skał powtykane monety. To chyba na pamiątkę ludzie zostawiają, aby tu kiedyś wrócić. Może jako ofiara dla olbrzyma? Kto to wie, ale sporo jest tutaj tych monet powsadzanych. Niektóre już są bardzo zniszczone. No i moi kochani, złapała nas ulewa, padało fest naprawdę, ale jakieś 10 minut. Jestem ogólnie cały przemoczony, ale zadowolony, naprawdę miejsce piękne, warte odwiedzenia. A teraz znowu wyszło słoneczko i robi się z powrotem piękna pogoda. I grobla olbrzyma zaliczona, lecimy dalej. Miejsce naprawdę piękne. Można zejść na dół, tak jak my byliśmy, można wejść na górę, na te klify, które się tam znajdują, i podziwiać cały widok z góry. Naprawdę warto tu przyjechać, warto to zobaczyć. No szkoda, że strasznie dzisiaj wiało tam nad samym morzem. Nie mogłem puścić latającego oka, a przypuszczam, że widoki byłyby naprawdę wspaniałe. No trudno, może następnym razem. Jeszcze może kiedyś tu wrócę. Ogólnie przy Giant's Causeway znajdują się dwa parkingi. Jeden przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział w Giant's Experience, czyli zorganizowanymi grupami się idzie na groblę olbrzyma z przewodnikiem, który opowiada o tym miejscu. No i drugi parking, na którym akurat ja stoję w tej chwili, to jest parking dla wszystkich tych, którzy zwiedzać chcą sami, którzy się wybierają po prostu na spacer bez przewodnika. No i tak to wygląda.